Siemaneczko, witajcie w mojej kuchni, hehe. I kochani, mamy 1 lipca, także to jest czas na podsumowanie czerwca. Co prawda jest on marny, bo było bardzo dużo wyjazdów, ale zakładałem tak, więc to też było zgodnie z intencją, że czerwiec będzie chillowy, bo w maju się zajechałem i w czerwcu chciałem odpocząć, także odpocząłem, co prawda kosztem wielu celów, ale o tym zobaczycie zaraz. No więc zaczynamy od pierwszego, czyli założyć firmę. To już zmieniłem na szkolenia i trener mentalny, coś w tym kierunku. W ogóle już chciałem się zarejestrować na bezrobocie. 3 razy byłem w czerwcu na bezrobociu i się jeszcze nie zarejestrowałem, bo zawsze coś było nie tak, coś brakowało, więc... Więc będę w lipcu jakby atakował urząd pracy, bo po prostu chciałbym już złożyć wniosek o dofinansowanie i założenie firmy. Choć jeszcze, wiecie, to jest jeszcze... To jest ciekawe, bo jeszcze nie mam jako takiego konkretnego planu. Ale no tak czy siak chciałbym, potrzebuję trochę sprzętów zakupić i dofinansowanie by się na to przydało. Też dodatkowo na szkolenie trenera mentalnego mógłbym sobie wziąć fakturkę i też zapłacić za to wtedy mniej. A tak czy siak to sobie policzyłem, że gdybym wziął dofinansowanie i nie zarobił przez rok nic, bo przez rok muszę utrzymać działalność gospodarczą, to i tak bym był około 9 tysięcy na plusie, więc nawet jak nic z tego nie wyjdzie, to no. To po prostu chciałem mieć takie doświadczenie w tym roku, że założyć firmę i po prostu przejść proces proces dokumentacji, papierów, tego wszystkiego, płacenia ZUS-ów i tak dalej, więc po prostu dla doświadczenia chcę założyć firmę. Jak splajtuję, to splajtuję, to będzie fajne doświadczenie. W sumie zawsze chciałem zbankrutować, także będzie okazja. Dalej, rozwój Instagrama, 15 postów. Chyba to mi wyszło, to był bodajże pierwszy post z czerwca. Tak, z drugiego. To mamy 3, 6, 9, 12, 15, 18. No nie za wiele do przodu. Ale bardzo wiele byłem w podróży, także nawet no nie było kiedy tak do tego dodawać. I cel zresztą zrealizowany 18 na 15, także git. Dalej, własny produkt, usługa online. No i tutaj moi kochani, już się coś zaczyna dziać. Jak sobie patrzymy na tablicę, trener mentalny, czerwiec, lipiec, e-book. I tam taratam, tam, tam taratam, tam, tam taratam. Proszę Państwa, jest e-book i dzisiaj jest premiera, czyli już w sumie 1 lipca, ale przedsprzedaż była zrobiona jeszcze w czerwcu. 25 taktyk, jak spać lepiej i zacząć wstawać wcześniej. Konkret, wiedza o fazach snu. No to ogólnie 25 technik, jak spać lepiej, lepiej się wysypiać, lepiej wstawać, ogólnie optymalizować swój sen, rytm dobowy, cykl dobowy, zegar biologiczny, no i ogólnie dużo tu jest rzeczy. Także śmiało wpisuję tutaj e-book. Dalej, inwestować w siebie procent pieniędzy. No więc tak, w siebie zainwestowałem 1609, to jest właśnie kurs na trenera mentalnego, też była kurs od Mirka i coś jeszcze, nie pamiętam, 69 zł. To łącznie daje 48,5% inwestycji w siebie. Ale co jeszcze chcę dodać, w tym miesiącu bardzo dużo wydałem, że powiem, dla innych charytatywnie jako prezent, bo tak no po prostu zasiałem ponad 750 zł. Ktoś może pomyśleć, wow, szalony, ile ty wydajesz tam dla innych, ale zrozumiałem prawo siania. W momencie, kiedy zacząłem więcej dawać dla innych od siebie, tym więcej wracało do mnie i to jest, gdzie siejesz, tam zbierasz, a jak nie posiejesz, to no nie ma czego zbierać. I to jest niesamowite, zauważyłem to prawo w tym miesiącu mocno. Jak gdzieś po prostu posiałem, to potem gdzieś tak Pan mnie błogosławił, że dawał mi okazję po prostu, że mogę odzyskać te pieniądze, albo nawet po prostu dostać więcej niż gdzieś komuś dałem, pożyczyłem, cokolwiek. Także żeby otrzymać, najpierw trzeba dać i w tym miesiącu mocno tą zasadę po prostu no cisnę. Zobaczymy jak to wyjdzie w drugą stronę, aczkolwiek też nie jestem jakiś napalony, że już dostanę efekt przyszło, to niech sobie kiełkuje i kiedyś wiem, że doda mi zwrot. Także tu zakrągliło mi do 49%. Dalej, rozwinąć TikToka, 10 wpisów. Zyski z krypto to sobie jeszcze czeka. Dalej, rozwinąć bloga, 2 wpisy. No tutaj troszkę lipa, a czy lipa i nie lipa. Ogólnie wpisów nie dodałem, ale skupiłem się na budowaniu właśnie o tego czegoś, czyli ćwiczenie na samą koncentrację, czyli ogólnie właśnie tutaj do budowania listy mailowej. Można sobie pobrać takie właśnie ćwiczenie, zapisując się na listę mailową. I to wszystko zajęło mi prawie miesiąc, tak, naprawdę. Także praca nad blogiem była, no ale wpisów nie było, także tu damy porażkę.
dalej zarabiać, działalności online. No i tutaj, moi drodzy, ja bym tu wpisał e-booka, iż gdyż ponieważ w przedsprzedaży e-booka zarobiłem 240 zł dokładnie, za co wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, zwłaszcza za zaufanie i wsparcie, ponieważ to było po prostu kupienie tak jakby obietnicy i e-book jeszcze nie istniał, to była przedsprzedaż. Dopiero dzisiaj jest jego premiera, także mam nadzieję, że będzie on dla was wartościowy. Jeżeli nie, to też mi napiszcie, to ja wam zwrócę pieniądze, bo też nie chcę robić jakiegoś shitu, że wiecie, no jakiegoś shitu. Albo konkretnie to, co robię, ma wartość. No a jak nie ma, to z tego nie zarabiam, proste. Ale wierzę, że ma wartość, bo jak dawałem te tipy, też część z nich była na story, to dużo osób pisało, że wow, że super, że świetne, także na story było tylko z 4-5 tipów, a tam jest 20 takich 5 tipów opisanych, także mam nadzieję, że da wam wartość. No i tym oto sposobem jest to w ogóle moja pierwsza tak naprawdę w tym roku, od pół roku, bo w sumie czerwiec, czyli od stycznia jest to moje pierwszy jakikolwiek zarobek z działalności online, z tego co tu właśnie robię sobie w tym pokoiku, rozkminiam i tak dalej. Także jest to pierwsza sprzedaż, pierwszy zarobek i jestem z tego mega dumny. No i przede wszystkim mam nadzieję, że wy jesteście z tego zadowoleni, bo to jest największa wartość. Jak ja daję wartość wam, wy jesteście zadowoleni, to wszyscy są zadowoleni, bo i wy, i ja, i wszyscy są happy. Codzienne vlogi. Przepraszam. Ale no to przez te moje wyjazdy naprawdę tutaj się posypałem. Będę chciał do tego wrócić, bo co najlepsze, ja mam nagrane każdy dzień. Także wszystko jest nagrane, ale jako tako wrzucone jest 3 czerwiec. Raz, dwa, trzy, cztery, bo to już są niepubliczne. Cztery filmy, tadam. To jest niepubliczne i to też jest odnośnie drzemek, czyli bonus do e-booka. Nie no, Paweł, poszalałeś, 4 filmy wrzucone na YouTube, poszalałeś. Także już wiem, jaki mam cel na lipiec, nadrobić vlogi, naprawdę nadrobić vlogi, bo co najlepsze, ja mam wszystko nagrane, tylko trzeba to siąść do tego i to zmontować. A chcę to zmontować, bo jest dużo rzeczy się wydarzyło właśnie, takich troszkę upadków, trochę było zlotów, dużo się rzeczy ciekawie wydarzyło, byłem w Warszawie, ale to dobra, to powiem zaraz, bo to grupa Mastermind, no i tutaj jest naprawdę hit w czerwcu. Bo jako, że miałem dużo podróży, no to miałem dużo takich mastermindów na żywo. Czy byłem w Krakowie, poznałem Maxa, z Maxem miałem naprawdę wiele rozmów. Dzień dobry, nie zgadniecie, gdzie ja jestem. Patrzcie, kogo my tu mamy. Patrzcie, kogo my tu mamy. Dzień dobry. Też do tej pory, jak było z Robertem, z Jarkiem przez internet, to byłem u Roberta w Krakowie, także też mastermind był na żywo. Dodatkowo z Eweliną, z Basią. No i nie mogę wspomnieć o mastermindzie, który był w Warszawie, ale to jeszcze dodam, to jeszcze do kolejnego postanowienia będzie. Nauka social mediów, 4000 na Instagramie, grubo, nie no, w tym momencie mam 1731. W sumie tak fajnie, bo jedno za bardzo jakoś nie skupiam się na marketingu tego, tylko po prostu wrzucam posty, dokumentuję swoje życie i tak się kręci. No i tutaj, proszę państwa, sztos, poznać ludzi z Instagrama. W tym miesiącu jestem totalnie spełniony, jeśli chodzi o ten cel, bo mówię, i w Krakowie poznałem Maxa i był świetny wyjazd do Warszawy, gdzie poznałem Darię, skąd ja trenuję kreatywność, spotkałem się z Olgą na żywo, z Dianą, z Maciejem z Best Use, Alą, z którym też po prostu znałem się do tej pory tylko z Instagrama. Z Mikołajem, którego poznałem na konferencji 7 marca u Mirka Burnego, Osmana i Rafała Mazura. Tam też w sumie Olgę Pazioło też poznałem pierwszy raz wtedy na żywo. Spontanicznie poznałem jeszcze Andrzeja, który jest z Ukrainy i naprawdę świetnie mówi po polsku, ogólnie jest świetnym człowiekiem. Taki, no naprawdę ogarnięty, taki no do masterminda. Naprawdę, gadaliśmy w Warszawie, no chwilę, no naprawdę z 2 dni takie były przegadane i to były takie gadki, że naprawdę nawet do toalety się nie chciałem wychodzić, bo były tak ciekawe tematy do rozmów. Także te spotkania z ludźmi i mastermindy to totalny sztos w tym miesiącu. Ale to nie koniec, jeszcze poznałem pana Autostopowicza. Pana Dominika Kowczewskiego, to jest... W tamtym roku był w Iranie autostopem. No i ogólnie też tańczy baciaty i wiele rzeczy on ciekawych robi. I też się w końcu z nim poznałem na żywo, także totalny sztos. Co więcej, wyszedł pomysł, żeby zrobić obóz ludzi ciekawych życia i praktycznie chyba większość z tych osób, które były w Warszawie, będą też na obozie jako prelegenci, żeby każdy z nas czym się zajmuje, coś robi też w internecie, w social mediach, promujemy, czy to ja produktywność, czy Daria kreatywność, czy Olga bardziej takie rozkminianie i pod względem też dietetycznym, czy Mikołaj prowadzi też bloga Szkoła Skilla, gdzie też uczy efektywnej nauki i zapamiętywania.
Ala śpiewa, Drzonka też śpiewa, więc naprawdę masa ciekawych osób i naprawdę to myślę, że to będzie naprawdę ciekawy obóz. Od razu powiem, obóz jest ostatni weekend sierpnia, czyli 28 do 30 sierpnia. Kto jest chętny, to pisać do mnie priv albo w komentarzach, albo najlepiej na Instagramie, albo na Facebooku. Też będzie info na grupie facebookowej Ciekawi Życia. Co to jest, mamy dalej? Podróż w Tatry, odcięcie świata mediów. Troszkę się odcięło na tym wyjeździe, ale to nie było tak liczone, że 24, bo jednak były dodawane relacje, także tego nie zaliczam. Tatry przesuwam na kolejny miesiąc, albo nawet na kolejne 2-3. Albo nawet potraktuję to jako wyjazd sierpniowy, bo on będzie po prostu w okolicy Zakopanego. Także to będzie chyba ten wyjazd. Dalej, pianista. No, odpuściłem troszkę ten cel, nie jest on u mnie teraz priorytetem, taka bardziej zachcianka, więc troszkę go odpuszczam. Co mamy tutaj dalej? Festiwal kolorów, no ale z obecnej sytuacji na pandemię trochę wszystkie takie eventy są odwołane. Zainspirować innych. No moi drodzy, jak na stan 1 lipca mam 52 osoby, czyli ponad połowa i to jest ponad połowa roku, także naprawdę idzie super! Naprawdę jestem z tego tak szczęśliwy i tak dumny, bo... aż brak mi słów. Naprawdę, to było takie jedno z największych w sumie marzeń na ten rok i takich mocno ambitnych i takich głębszych, nie jakieś takie dla siebie, tylko też dla innych i jestem taki szczęśliwy, że to się mi udaje realizować. I chyba to te słowo udaje nie jest celowe, bo no po prostu robię, dokumentuję moje życie i to działa po prostu i tyle. Jakby jakoś tak świadomie nie wiem, czy potrafię coś zrobić więcej, oprócz tego, żeby po prostu robić i po prostu pokazywać sobą, jak ja się zmieniam. Pomóc dwóm osobom też zaliczone, też już przypominam autostop, no ale z obecnej sytuacji troszkę też to przesunę w czasie. No i ostatnie, zobaczyć wschód słońca w górach, to przełożę na obóz, bo myślę, że zrobimy taką wycieczkę, żeby o wschodzie słońca sobie wstać i pójść zobaczyć góry. No i co moi kochani, tyle? A no nie tyle, dużo się jeszcze wydarzyło, czy takich troszkę przypadkowych bym powiedział, albo takich nowych celi, a mianowicie pobiłem chyba 3 rekordy swoje w tym miesiącu, mianowicie rowerem przejechałem 100 km w coś niecałe 5 godzin, 4.30 rowerem górskim MTB, za drugim razem, bo za pierwszym razem złapał nasz deszcz, burza i nie dojechaliśmy. Nie jest to najdłuższa odległość, bo najdłużej to przejechałem 140 km, najdłużej, Boże, najwięcej przejechałem 140, ale dojechaliśmy cały dzień od rana praktycznie do wieczora, to było podczas podróży rowerowej nad morze. I też taki wyjazd się tworzy, zacząłem z niego wyjdzie, bo ma być w drugiej połowie lipca. Ale jestem z tego mega dumny, kolejny to przebiegnięcie 10 km na strzała. I to z tego jestem mega dumny, bo ja nigdy nie biegałem, bo po sumie kolana bolą i maksymalnie biegałem 3, 4, 5 km, to był totalny max, ale przebiegłem dychę. Potem się nabawiłem kontuzji i przez 5 dni nie mogłem chodzić, więc to by miało swoją cenę, ale jestem z tego mega dumny. I następny rekord to poszczenie, ponieważ od lipca chcę wejść właśnie w ketozę, czy w sumie już jestem w ketozie. Przez ostatni tydzień czerwca jadłem wysokotłuszczowe produkty i potem jeszcze walnąłem sobie 2 dni głodówki, dokładnie 40 godzin bez jedzenia. Też było bardzo ciekawe doświadczenie. Wytrzymałem i teraz no jestem na ketozie, ale to będę opowiadał w kolejnym miesiącu, jak to przebiega. I co, jeszcze mocno poprawiłem sen, z czego też jestem mega dumny, dlatego też wyszedł ten e-book, że faktycznie zauważyłem, że kurczę, no znam się na tym, widzę, jak poprawiać swój sen, zacząłem też to pokazywać innym, no i dlatego też wyszedł ten e-book. No i co, i chyba tyle, no coś, z czego jestem najbardziej dumny, zadowolony, to jednak z tych spotkań z ludźmi, a jeszcze bym, właśnie, bym zapomniał, jeszcze było spotkanie ze społecznymi, którzy no też spełniałem swoje marzenie i wylatowałem już do Hiszpanii mieszkać, więc to naprawdę, a społecznych też poznałem na konferencji Mirka, Josmana i Rafała, także wiele to ciekawych ludzi można poznać na konferencji, to naprawdę. A swoją drogą, jak już o konferencji mówimy, to jeszcze wiecie, na jakieś szkolenia to są jeszcze takie często grupy facebookowe. Na takich grupach facebookowych, na przykład na szkole bloga, poznałem Karola i z Karolem też już miałem masterminda i też się bardzo ciekawa osoba i myślę, że gdzieś tam może w przyszłości coś razem pokminimy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale jestem na maksa wdzięczny za ten miesiąc, bo odpocząłem troszkę, wychillowałem, troszkę pojeździłem, rozregulowałem się totalnie, to swoją drogą. Że wiele rzeczy, nawyków, czy właśnie YouTube, czy inne rzeczy upadły, ale jednak uważam, że relacje z ludźmi są dla mnie ważniejsze niż YouTube nawet, więc chyba niż wszystko, więc jestem z tego zadowolony. Tyle kochani, tyle, widzimy się w kolejnych vlogach, mam nadzieję, że nie jakoś za kilka tygodni czy miesięcy, dopiero na podsumowaniu, będę chciał do tego szybko wrócić. Pozdro!
Drogi widzu, gdybyś chciał wesprzeć mnie na tej mojej drodze do trenera mentalnego, to posiadam konto na Patronite, gdzie możesz wesprzeć mnie finansowo i też w ramach mojej wdzięczności dostać ciekawe profity. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj ten kanał. Daj mi to dużą motywację do działania i dzięki temu też Ty, moi drogi widzu, będziesz na bieżąco, a więc pozdrawiam, zachęcam, cześć!